Moi drodzy, jeśli to, co mój widz mi przesłał, jest... Prawdą, no to mamy bardzo gruby temat, który według mnie trzeba poruszyć i po prostu nie jestem w stanie przejść obok niego obojętnie. Kojarzycie, że co jakiś czas Szarpanki z życiem spada z YouTube'a. I w tym momencie jego widzowie, których umiejętność czytania nazwy ników przerasta, wchodzą na mój kanał, ponieważ nagrałem parę filmików o nim. I są wielce zdziwieni, że nie jest to następny filmik ich guru. Zatem od razu was drodzy widzowie szarpanek zapraszam. Posłuchajcie sobie, co wasz wódz wyprawia. Moi drodzy, nie przedłużając, ponieważ nie o to chodzi, dostałem maila od mojego widza pod tytułem Autor kanału szarpanki z życiem. Groził mi pozbawieniem życia. Od razu uprzedzam, najpierw czytamy to, co dostałem, a dopiero potem analizuję to pod względem prawdopodobieństwa, co teraz się stanie i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy. Dzień dobry! Tak jak w tytule to nie jest żart. Opiszę to w skrócie. Założyłem sobie domenę szarpanki.pl, bo zobaczyłem potencjał biznesowy. Napisałem do autora kanału na YouTubie Szarpanki z Życiem, czy ma pomysł, jak z tego zrobić pieniądz? Widzowie, którzy oglądali filmy o szarpankach moje poprzednie, na pewno skojarzą przypadek. To jest ten gościu, który założył domenę szarpanki i do którego szarpanki wypisywał pierdoły, że chce go pozwać. Bardzo się cieszę, że człowiek wreszcie do mnie dotarł. Oskarżył mnie o kradzież własności intelektualnej, co jest absurdem. Dalej już było gorzej. Pomimo tego, że zaproponowałem wykonanie portalu, reklamę i podział zysków, straszył mnie prokuraturą. Dałem sobie spokój. Przypominam, że ten gościu był widzem Szarpanek i jego fanem, oglądał go przez długi czas i propsował. Sam Szarpanki wielokrotnie chwalił wolny rynek, paróweczki. Wobec tego, no co zastosował jego widz? Wolny rynek i paróweczki. Kto pierwszy, ten lepszy, domena została zajęta. No i została rzucona oferta. Czemu nie? Jak chcesz, założymy razem biznes, ja ci to wszystko postawię. Z doświadczenia własnego wiem, że jest to bardzo szczodra oferta. Większość ludzi walnęłoby cenę z kosmosu na zasadzie: weź se chłopie, wywal kasę, a potem ze możesz szukać informatyka, żeby ci to wszystko postawił. Tutaj mamy gościa, który dokładnie zadziałał tak jak szarpanki cały czas mówił. Mało tego przypominam. On zaoferował pomoc w postawieniu wszystkiego. Wobec tego, no, to jest już takie pójście na rękę, że głowa mała. Uruchomił tam własny portal, i tutaj jest link, do którego podałem adres e-mail w formularzu kontaktowym. Byłem ciekawy, co tam będzie. Adres, który podałem, był na tyle unikalny, że nikt więcej go nie znał. Po kilku dniach przyszły reklamy jakiejś usługi, zwróciłem się do administratora strony z prośbą o informację, kto jest z imienia i nazwiska administratorem serwisu. Standardowa formułka RODO. Nie dostałem odpowiedzi przez 30 dni. W zakładce Kontakt tej strony znalazłem e-mail. Uznałem, że to administrator danych osobowych strony, który to adres doprowadził do strony bla bla bla, a na niej był numer zadzwoniłem ze swojego prywatnego numeru i odebrała pani, która powiedziała, że mój numer przekaże osobie, która administratuje stroną Szarpanki i się ze mną skontaktuje. To już jest dla mnie taka żółta lampeczka, no bo wiecie moi drodzy, o ile dobrze ja kojarzę ten cały kontent Szarpankowy, to on cały czas podnosił, że kobiety, kobiety, to tam faceci. Sam gość przedstawiał siebie jako gigantycznego biznesmena, wobec tego można przypuszczać, że to jest jego sekret Tarka. Przynajmniej na tym etapie, ale potem. <laughs> Nie chcę wam psuć rewilu. Na drugi dzień o godzinie 8.52 dzwoni do mnie numer Nieznany. Odebrałem w słuchawce, usłyszałem takie oto słowa. To ja Q, p m, y, jeszcze raz zadzwoń do mojej rodziny, to cię ubi Q, J, m. Poznałem głos, identyczny jak na filmach YouTube. Autor kanału nazywa się Patryk M. I sprawę zgłosiłem do prokuratury. W dniu dzisiejszym otrzymałem postanowienie o umorzeniu dochodzenia oraz informację, że numer, z którego do mnie dzwoniono, jest zarejestrowany na Jadwiga M. Połączenie było Zdrawska, czyli Patryk M. Posłużył się numerem swojej mamy, aby grozić mi pozbawieniem życia. Podsumujmy, moi drodzy. Patryś za pomocą telefonu swojej własnej mamusi zadzwonił do gościa, który był jego widzem i który chciał mu pomóc rozwijać stronę z pogruszkami. Jeszcze to wyzywanie słowem na P, czyli wulgarniejszą nazwą kiełbas amatora jak ostatni Seba patus. Oraz sugerowanie, że to jest wydzwanianie do rodziny. Patrysiu to nie wina tego gościa, że ci mamusia stronę kupiła, bo sam nie potrafisz. Ale właśnie, a propos kupowania tych rzeczy, ja Twoich danych oraz nazwy firmy Twojej matki nie podam, dlatego, ponieważ RODO, tak szczerze mówiąc, to mam Cię totalnie gdzieś i twierdzę, że po prostu Twoja działalność musi być nagłośniona. Od tej właśnie strony, ponieważ tak traktujesz swoich własnych fanów, napinasz się jak rozpieszczony Bachor i grozisz ludziom, oczywiście, jeśli uznajemy, że to, co przesyła mi ten widz, jest prawdą. A wiecie, tak się składa, że zrobiłem research co do danych, które podał. I które są dostępne ogólnie, wobec tego mógłbym je podać, ale w przeciwieństwie co do niektórych, mam szacunek do drugiego człowieka, wobec tego szanuję jego prywatność. Powiem Wam tylko to, co według mojej opinii jest istotne. I dla mnie istotnym jest fakt, że jeśli te dane, które zostały podane, to prawda, a z tego, co widzę, to chyba raczej, jeśli chodzi o dane osobowe, na to wskazuje wszystko. To, moi drodzy, Patryś, wel Szarpanki, jest synakiem bogatej mamusi. I to nie bogatej tak, że od niechcenia sobie kupuje licencję Winrara. Nie, 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 moi drodzy, my tu rozmawiamy o grubym hajsie. Praktycznie jednym z czołowych hajsów Polski. I teraz pewnie jakiś widz Szarpanek zapyta lepszy, ale co to zmienia? Według mnie dużo. Pamiętacie, że Szarpanki tworzył przekaz na zasadzie wielki przedsiębiorca, taki dzieciak zwyczajny znikąd, pojechał do Anglii, żeby pracować, Wiecie, to się zabawnie składa, bo ja też byłem w Anglii, i na podstawie tego co on mówił, to miałem wrażenie, że byłem w troszeczkę innej Anglii, ale dobra. A teraz to mi się wszystko zaczyna klarować. Skoro szarpanki jest synem Hajsa tej mamusi, to może to oznaczać, że on rzeczywiście był w tej Anglii, tylko był w Anglii z punktu widzenia niezwyczajnego Polaka, robotnika Polonusa, który przychodzi tam zarobić. I zarabia, liczy każdy funt, tylko widział Anglię z punktu widzenia typowego bananka, który ma hajs, robi co chce, idzie gdzie chce, imprezuje. I to według mnie zmienia wiele rzeczy, ponieważ jeśli on opowiadał o wizji UK oczami bogatego bananka, ludziom, którzy przez całe życie nie zarobią tyle hajsu, ile ma jego matka, to mam śmiałą teorię, że gdyby ci jego widzowie ruszyli swoje tyłki do Birmingham, no to zauważyliby, że Coś tu się nie zgadza. Już nawet pomijam fakt, że przez większość czasu nie byliby w stanie zwiedzać Londynu, ponieważ byliby zajęci zapierniczaniem na swoje utrzymanie. Pozdrawiam gościu, który był w Londynie przez rok i poprzez pracę nie miał czasu pojechać na moje ukochane Baker Street. Tak, macie do czynienia z fanem powieści Artura Conan Doyle'a. Po prostu nie było okazji. To swoją drogą też tłumaczy reakcję szarpanki na wykupienie tej domeny. To nie było podejście na zasadzie, hej, słuchaj, może się dogadamy, tylko co nastąpiło? Agresja, dlatego bo dzidzi bogatych rodziców pierwszy raz w życiu nie dostało tego, czego chce pod Michę. I tak lepszy miał doświadczenia z banankami, czyli dziećmi bogatych rodziców i wie jak oni się zachowują. Nawet pisał zaliczeniówkę na ten temat, więc. Następna rzecz, która wskazuje na to, jak się Patryś zachowuje, to jest godzina dzwonienia, no 8.52. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ja, jak każdy uczciwy obywatel, jak dochodzi dziewiąta, to ja jestem w pracy i myślę o rzeczach związanych z pracą. Dla fanów szarpanek, którzy tego nie rozumieją, ponieważ nigdy nie pracowali, całe życie siedzą w piwnicy, gdzieś tak mniej więcej do godziny 11.12 występuje coś, co dział HR nazywa złotymi godzinami. Oficjalnie, w tym momencie macie największą produktywność. Nieoficjalnie jest taki syf w każdej robocie właściwie, że nie wiadomo, w co w ręce włożyć. Wobec tego taki stan utrzymuje się, dopóki nie ugasicie 90% pożarów czyli gdzieś tak mniej więcej 11-12%. Do tego czasu myślami jesteście gdzie indziej, i w tym momencie dzwoni szarpanki. Znaczy, według tego gościa. Dlaczego o tym mówię, jak to wygląda w pracy, żeby pokazać wam, że ten telefon był przemyślany? To nie było tak, że on sobie od tak zadzwonił pod wpływem emocji, tylko on przemyślał porę. Teraz, moi drodzy, co dalej? Okazuje się, że sprawa poszła do prokuratury, no i prokuratura umorzyła. Nie dziwię się swoją drogą. I nie, nie będę teraz robił tłumaczenia, że bo bogaci, starzy opłacili i Nie, po prostu według mojej opinii gościu nie miał dowodu. Jedyne co miał to numer i w pamięci co zostało do niego powiedziane przez telefon. Gdyby na przykład, tak jak ja, nagrywał każde połączenie jest taka opcja w telefonach to wtedy miałby jakąś podkładkę w postaci nagrania. Tak, nie miał nic. Teraz uwaga, co mógł zrobić? Przede wszystkim włączyć dyktafon i oddzwonić do szarpankiego na zasadzie, przepraszam bardzo, był hałas, nie słyszałem, co pan mówił, kim pan jest i tak dalej. Wtedy po raz kolejny szarpanki, o ile ta cała historia jest prawdą, by powiedział mu to, co powiedział za pierwszym razem. I wtedy mielibyśmy sprawę niejako z głowy. Ponieważ mamy namacalny dowód, podajemy go panu prokuratorowi, a co on z nim zrobi, to już jest jego sprawa, ale najprawdopodobniej szarpanki by miał sanki. Ponieważ, moi drodzy, przypominam, że groźby są karalne i to nie jest takiej w kij pierdział, tylko grożenie komuś spadnięciem z, z rowerka jest naprawdę poważnym wykroczeniem. Po raz kolejny podkreślam, wszystko za stronę internetową, którą dobrowolnie jego fan chciał mu postawić. Podsumowując, moi drodzy, jest coś takiego w języku angielskim, jak powiedzenie You are full of i tutaj pada niecenzuralne słowo na s. Wiecie, mam wrażenie, że jeśli to prawda, to szarpanki jest właśnie full of s. Ponieważ oznaczałoby to, że Bananek, hajsaty gościu, który dzięki temu, jak przedstawia, że oczywiście dzięki hajsie to może mieć każdą, stworzył swój image przed piwniczakami jako. jak. Jakoś tam doświadczonego everyday mena, który, no, jakoś tam się utrzymuje i dlatego potrzebuje waszych donatów, patronite'ów, czy jakichś tam innych rzeczy, gdzie z punktu widzenia normalnego człowieka dostawał gruby hajs. Z punktu widzenia hajsa tego bananka, no, to nie wiem, może drobne do wózka. I taki typowy przegryw piwniczak oraz gościu, któremu zwyczajnie się nie poszczęściło w życiu, słuchali go z zapartym tchem i mając dylemat. Wydać hajs na siebie, a wydać hajs na swojego idola, wydawali hajs na swojego idola. Wygląda na to, że banda ludzi, ledwo zipiących ekonomicznie, wysyłała hajs człowiekowi, który ma go w opór. I mało tego, ten człowiek, który przedstawia się na swoich materiach jako silny, zaradny samiec alfa. Musi mamusię prosić, żeby mu wykupiła stronę internetową. A w przerwie nagra następny materiał o tym, jak przeszkadza mu wielce, że są laski, które są utrzymywane przez swoich facetów. Samemu de facto będąc ubezpieczanym przez firmę mamusi. A jak znam życie, to Patryś na ten film też zareaguje agresją, bo takie są bananki. One potrafią tylko drzeć mordę, jak coś im nie wychodzi. Powiem tak moi drodzy, jeśli ktokolwiek z was został potraktowany przez szarpanki w podobny sposób co ten gościu, to zachęcam do kontaktu mailowego. Mail jak zwykle jest w opisie. Jeśli to co przekazał mi widz jest prawdą, to w tym momencie zmienia się całkowicie moje podejście do szarpanek, ponieważ nie traktuję go tylko jako gościa gadającego jakieś bonmoty niczym wujcio po pięciu kielonach na weselu, ale traktuję go jak totalnego dzieciucha i gościa, który żeruje na ludziach, którzy potrzebują, potrzebują pomocy oraz po prostu staje się chłopak kolejnym dowodem na to, że ludzie, którzy mają hajs niekoniecznie zasługują, aby go mieć. Czy istnieje szansa, że jest to fake? <laughs> Rzeczywiście, że tak, istnieje takowa szansa, tylko że dane według mnie zgadzają się za bardzo. Oczywiście istnieje możliwość, że mój widz mógł sobie to wszystko zmyślić, dotrzeć do danych patryczka innymi sposobami i sobie je zadeklarować niejako na bagietach na prokuraturze. Tylko moje pytanie podstawowe, czemu wcześniej wrzucał na wykop screeny z rozmowy z szarpanki? Ponieważ o ile dobrze pamiętacie, jakieś 6 miesięcy temu, rok temu właśnie mieliśmy taką sytuację, że gościu wrzucał te początkowe screeny, gdzie. Szarpanki się odpalał, ponieważ ten miał jego domenę. Czyli co, kompleksowo przygotowany wade? Raczej wątpię, mi by się nie chciało. Niektórzy z was na pewno by mi poleci, lepszy zapytaj samego Szarpanki. Bardzo chętnie, nawet to zrobiłem, tylko do produkcji tego materiału nie raczył mi odpowiedzieć, wobec tego albo ma to gdzieś, albo nie wiem. Ale wiecie co? Zdecydujcie Wy, jestem ciekaw waszego zdania w komentarzach. Ja specjalnie swojego zdania nie wypowiadam, dlatego ponieważ liczę na Waszą ciekawą dyskusję i zapraszam do komentarzy. Jeśli ktoś chciałby się podzielić doświadczeniami z szarpanki, to także zapraszam na maila jest w opisie oraz na mój Patronite, ponieważ w przeciwieństwie co do niektórych, moja mamusia nie ma gigantycznej firmy, wobec tego muszę jakoś żyć. A wasze wsparcie zapewnia, że mogę się zajmować filmami zamiast, na przykład, tłuc nadgodziny. Zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak podziękować moim wspaniałym patronom: Przemkowi, Anonimowej, Gustawowi, Cezaremu, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi, Jakubowi, Pedralczekowi, Hubertowi, Szabrownemu Kucykowi obudnikowi obudnickiemu, Marcinowi oraz Mariuszowi. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona tych wspaniałych, no to jak już mówiłem, opis, a tymczasem się z wami żegnam i do następnego. Hej, hej.